W ramach badań operacyjnych, dokładniej w teorii gier, spotykamy się często z podstawowym zadaniem dotyczącym tzw. dylematu więźnia. Jest to taka gra, w której mamy gracza pierwszego i gracza drugiego. Każdy z nich ma do wyboru dwie strategie: przyznać się do winy lub jej zaprzeczać. W przypadku gracza pierwszego, jak i gracza drugiego, jak mówiłam, strategie są takie same, a w środku naszych wyników gier mamy cztery pola. Pierwsze pole, które mówi, że gracz pierwszy i gracz drugi oboje się przyznają, każdy z nich dostanie po 3 lata. I gracz pierwszy uzyska pierwszy wynik równy 3, gracz drugi otrzyma wynik tyle samo wynoszący też 3 lata. Jeżeli gracz pierwszy przyzna się, a drugi gracz będzie nadal zaprzeczać, to gracz pierwszy dostanie tylko 1 rok kary, a gracz drugi otrzyma karę równą 10 lat. Gdyby jednak gracz pierwszy zaprzeczał swojej winie, a gracz drugi jednak by się przyznał, to gracz pierwszy w tym momencie zostanie skazany na 10 lat, a gracz drugi uzyska wyrok w wysokości tylko 1 roku. I teraz, jeżeli jeden gracz, jak i drugi gracz by zaprzeczali, to wówczas zarówno gracz pierwszy, jak i gracz drugi uzyskają po 2 lata kary za swoje przewinienia i będzie to wbrew pozorom dla jednego i drugiego bardzo atrakcyjna oferta. Tylko mają problem, bo zarówno gracz pierwszy nie wie, jaką strategię przyjmie gracz drugi, tak samo gracz drugi nie wie, jaką strategię przyjmie gracz pierwszy. W tej sytuacji każdy z nich musi ustalić, jaką strategię zagra, czy się przyzna, czy też zaprzeczy, w zależności od tego, jakie decyzje może podjąć gracz drugi. A w praktyce każdy gracz nie wie, jaką decyzję ostatecznie podejmie gracz przeciwny. I teraz tak, jeżeli gracz pierwszy podejmuje decyzję, czy się przyznać, czy zaprzeczać, musi najpierw rozważyć, jakie by miał korzyści, gdyby gracz drugi zastosował strategię przyznać się. Jeżeli gracz drugi, powiedzmy, zastosuje strategię przyznać się, może w tym momencie wygrać karę wynoszącą tylko 3 lata lub 10 lat. W tej sytuacji gracz pierwszy, w przypadku gdy gracz drugi przyjmie strategię przyznać się, chciałby się przyznać tak samo. Czyli tutaj jakimś kolorem sobie zaznaczymy, że ten gracz pierwszy chciałby przyznać się, gdyby przyznał się gracz drugi. Teraz w sytuacji, gdyby gracz drugi zaprzeczał, że jest winny, to gracz pierwszy może dostać wyrok 1 roku lub 2 lat. Wiadomo, chcemy osiągnąć możliwie najniższy wyrok, a więc nasz gracz pierwszy chciałby również się przyznać. W tej samej sytuacji się zachować. Niezależnie od tego, czy gracz drugi się przyzna, czy też zaprzeczy, gracz pierwszy na pewno chciałby się przyznać. To będzie jego strategia, bo niezależnie jaką decyzję podejmie jego konkurent czy przeciwnik, on będzie za każdym razem chciał się przyznać, bo jego korzyść to jest najniższy wyrok kary przy danej decyzji gracza drugiego. Teraz rozważmy, jak by się zachował nasz gracz drugi. On się zachowa w zależności od tego, jak powiedzmy rozegra swoje przyznanie gracz pierwszy. Jeżeli gracz pierwszy przyjmie strategię przyznać się, to gracz drugi może dostać wyrok 3 lat, jeżeli się sam przyzna, lub dostać wyrok 10 lat. W tej sytuacji gracz drugi też chciałby się przyznać. Dlaczego? Bo po prostu uzyska niższą karę. Teraz tak, jakby się zachował gracz drugi w przypadku, gdyby gracz pierwszy jednak zaprzeczał temu, że jest winny.
czyli że gracz pierwszy zagra strategią zaprzeczenia. W tej sytuacji gracz drugi, jak widzimy, może uzyskać wyrok w wysokości 1 roku lub 2 lat, w zależności od tego, jaką strategię sam zastosuje. Jak rozumiemy, w przypadku, gdy ma do wyboru karę 1 roku lub 2 lat, on raczej wybrał w tym momencie wariant wyroku tylko w wysokości 1 roku, a więc będzie grał tutaj, wolałby również się przyznać. I w tej sytuacji można by było powiedzieć, że gracz drugi zastosuje strategię przyznawania się, ponieważ niezależnie jaka będzie strategia gracza pierwszego, czy on się przyzna, czy zaprzeczy, za każdym razem opłaca mu się przyznać, bo nie zna decyzji gracza pierwszego. Teraz, jeżeli się zastanawiamy, jaką decyzję podejmie gracz pierwszy, to widzimy, że jeżeli nawet gracz drugi czy się przyzna, czy zaprzeczy, w obu przypadkach graczowi pierwszemu opłaca się zastosowanie strategii przyznania się. I oznacza to, że jeżeli gracz pierwszy zastosuje strategię przyznania się i gracz drugi też zastosuje tą samą strategię, oboje zostaną skazani na 3 lata, zarówno gracz pierwszy, jak i gracz drugi. Jeżeli podpiszemy nasze pola, gdzie mamy określone w cudzysłowie wygrane z podjętej decyzji zarówno pierwszego gracza, jak i drugiego gracza na podstawie przyjętych strategii, widzimy, że tutaj oboje zyskają po 3 lata, a tutaj przykładowo w polu czwartym każdy z nich otrzyma wyrok w miarę niski po 2 lata. I teraz mogłoby być tak, że gracz drugi wie, że tu, jeżeli się zaprzeczać będzie dalej, dostanie wyrok 2 lat. Ale w sytuacji, kiedy jednak by chciał się przyznać, wie, że może dostać tylko jeden rok. Tylko on nie wie, czy gracz pierwszy ostatecznie się przyzna, czy może nadal będzie zaprzeczać. Bo jeżeli gracz pierwszy w tym momencie nie chciałby tak samo jak on na początku zaprzeczać, a jednak by się przyznał, to gracz drugi w tym momencie zamiast 2 lat, które tutaj w tym wariancie by dostawał, może dostać wyrok 3 lat. A widzimy, że wyrok w postaci 3 lat jest na pewno wynikiem gorszym niż przyznanie się do zaprzeczanie, przepraszam, i wyrok w wysokości tylko 2 lat. Czyli to, że gracz drugi nie wie o graczu pierwszym, którą on strategią zagra, jest dla niego niekorzystne, bo on ryzykuje tym, że może dostać 3 lata. Czyli oznacza to, że ten wybór dla gracza drugiego nie jest dobry, bo może on jednak dostać więcej, wyższy wyrok, bo nie zna strategii gracza pierwszego. Tak samo gracz pierwszy. On w pierwszym momencie tutaj dostaje wyrok 2 lat. Oczywiście, że gracz pierwszy wolałby dostać wyrok tylko 1 roku, czyli zmieniłby strategię z zaprzeczenia na strategię przyznania się, ale ryzykuje tym, że gracz drugi może nie trzymać ciągle strategii też zaprzeczania, czyli bycia w tym polu drugim, on może przeskoczyć i zmienić strategię na przyznanie się. W tej sytuacji gracz pierwszy, który tutaj ma przyznane tylko 2 lata, nie znając strategii gracza drugiego, ryzykuje to, że on zmieni ten gracz drugi swoją strategię i gracz pierwszy, mając na początek ten wynik wyroku w wysokości 2 lat, może go zmienić przez zmianę swojej strategii na wyrok wynoszący łącznie 3 lata.